Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. I stało się, rozsypali się w międzyczasie jak tutaj czekaliśmy, dosłownie 3 dni w grze minęły, więc mogliśmy to zrobić na poprzednim odcinku, ale nie wiedziałem. W międzyczasie Geriako Ducatte, czy jakkolwiek to, Ducatte wypowiedziało im wojnę. Mimo, że nie są jacyś super potężni, to wypowiedź 4000 rzeczy nie są. To jest połowa tego, co mamy my i wypowiedzieli im wojnę, więc bardzo fajnie wyszło. Teraz poczekam, aż ci wszyscy... Oj, tam naszego dorwali, niestety. Ale oni się porozbiegali. W tym samym czasie nasi oblegają to Saron, 700 ludzi. A my tutaj już zostały jakieś resztki. Jak ci odjadą, no to... Pytanie. You are commanding the defenders. Tak. Sally out. Sally out robimy. 400 ludzi. Naszych na 248 ich. Tylko tak, ja mam sam garnizon. Czy to jest warte? Czy to jest warte tego, żeby to zrobić? Chcę zobaczyć, jakich oni mają ludzi. Jest tu trochę konnych. Nie no, 250. Powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. Atakujemy. Z tym, że jest to... Zobaczcie, jest to dalej wyrównane. Ja nie dowodzę wszystkimi. Aha, czyli ja dowodzę tylko swoimi. Więc będę musiał się dostosować do tego, co zrobią sojusznicy nasi. Mamy bardzo dużo łuczników, ale damy radę. Patrzcie, młody obrońca miasta. Mogłem to zrobić breakout, ale wolałem zrobić sali auta. My podchodzimy do przodu. Łucznicy konni za mną. Łucznicy konni tutaj. My cały czas na nich podchodzimy. I to może być problemem. Teraz zaczniemy strzelać, mam nadzieję. Piechota tu, moje łuki tu. I ja zejdę z konia. Też postaram się trochę postrzelać. Trafiłem w konia za 100 obrażeń. No i to może być problem. Oni mnie tu rozniosą. Gdybym ja dowodził wszystkimi, to bym inne miejsce na walkę przebrał, ale tak to... Jak na razie to oni mnie tutaj trzaskają mocno. Mogę się wycofać. Jeżeli mogę, to ja się wycofam. I wrócimy do miasta, mam nadzieję. Return. I tak. A jak jest breakout? Czym jest breakout? Nie. Czekamy tu. Breakout to nie jest to wyjście i rozwalenie tego. No czekajcie, żeby uciec z fortecy, to nie. To nie jest to. Dobra, no to jeszcze tutaj czekamy. W tym samym czasie nasi tam walczą. Oberwa, chyba oberwą. Tak. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Kurczę, no nie jest to dobre wojsko, więc to jest ten problem. Miejmy nadzieję, że posiłki do nich nie dojadą. Traveling to Ekur. Czyśmy to zdobyli? Możliwe, że tak. Albo chodźcie tutaj, nie do Ekur. Chodźcie tutaj. Gdybym ja dowodził, to ja bym tę bitwę wygrał. Byśmy się otoczyli, ucznicy by nam nic nie zrobili, przeczekalibyśmy, jak skończą strzały, zaczął ja bym później strzelać. Dałoby radę to wygrać. Natomiast tak, to... Jeszcze chwilę trzeba poczekać. Do nas, nie do Ekur. Przecież was jest 320, ich jest 500. Pomożemy. Znaczy ich jest 200. Nas jest 500. 243, 244. Głosowanie o pokój. Tam dorwali naszych. O pokój, ale z tymi. Ze sługami.
Nikt nikomu nie płaci trybutu. Dobra, no to jest to rozwiązane pokojowo, ale myślałem, że więcej powalczymy. W każdym razie, ta wioska będzie potrzebowała pewnie teraz moich rzeczy. No, trzeba tu jedzenie na pewno przywieźć. 4000 dla mnie. Olaf the Lucky, Outrider. Nie, sprzedajmy jeńców. Weźmy kilku ludzi, ale to tylko tych. Natomiast szybko jedziemy do... Najbliższe miasto to będzie Hasenfulk. Pojedźmy do Hasenfulk. Kupmy jedzenie w Hasenfulk i zawieźmy tutaj jedzenie i w ogóle wszystko, co się da, żeby tu posprzedawać. Tylko do tego Hasenfulk paradoksalnie jest dalej niż do Ur. Myślałem, że tu jest jakiś most, ale damy radę. No i dobra, i mamy pokój. I ten pokój jest nam teraz na rękę bardzo. I właśnie, karawany jeżdżą tutaj. Myślę, że zbiorę sobie oddział 50 ludzi i porabujemy trochę karawan. I później będę to sprzedawał. Ej, to jest świetny pomysł. Czyli werbujemy ludzi, staniemy tutaj gdzieś na tych mostach i będziemy łapać karawany takie, bo mamy jeszcze przecież jednego wroga. Więc te, takie dwa mniejsze klany jako wrogów. Hasenfulk już do nich nie należy, to jest fajne. Gerekio Dukat. I to oni, właśnie to byli ci, którzy też wypowiedzieli wojnę Huzeitom. Mówię Huzaitom, ale wiecie, o kogo chodzi. To już nie są Huzaici. To jeszcze nie są Huzaici. O, może tak. Rekrut troops. Możemy tutaj kilku darsi zrekrutować. 44. A teraz handel. Rzeczy, które mogę tutaj kupić. O, patrzcie. To nie. Nie bardzo. Sól. Jest fajnie, stoi. Ser fajnie stoi. Masło też. Suszone owoce bardzo dobrze stoją. Patrzcie, kupuję za 19. Sprzedam za 140. $3000 zapłacę. Może trochę za dużo. Może delikatnie za dużo. Chyba, że mam coś, co mogę im sprzedać. Na razie ten łuk, którego nie mogę nosić, sprzedajmy. Chodzi o to, żeby było z czego płacić ludziom, nie? Dobra, wróćmy sobie teraz tam. 44 osoby. Jak będzie jakaś karawana, to też zaatakujemy. No i właśnie. Jest. Tylko czy ja ją dogonię? Teraz zobaczymy, czy jestem w stanie ją dogonić. 1,7. Nie jestem. Za dużo towaru mam na sobie teraz. Tędy przejechali w końcu. Kurczę. Muszę szybciej śmigać. Do szybszego śmigania potrzebny będzie scouting. I tutaj dodam punkt to, żeby było leadership. Też rósł bardziej. Wróćmy. Słuchajcie, chcę zrobić takiego wielkiego potentata handlowego. Imperium ogromne. I ambicje, żeby stać się władcą, są. Tylko mówię, ta gra potrwa długo. O kurczę. Szybko, 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 szybko. Straciliśmy morale, bo nie mogliśmy zapłacić wszystkiego. Wiem, myślałem, że zdołam szybciej dojechać i nie zapłacę aż tyle. Natomiast... Uwaga, miejcie pieniądze teraz. Mają mało tych pieniędzy, ale mają. 24? Kupowałem za 19, nie? Coś te plotki przekłamane, albo po prostu przyjechali ludzie. Nie mają aż tyle pieniędzy. No dobra, coś tutaj się zadziałało, ale... Poczekamy jeden dzień. 400 sztuk złota mam. Byproducts. Coś tutaj mogę fajnie obchać? Nie bardzo. Zobaczmy, czy się zmieni koniunktura teraz. Dobra. To tyle z tego miejsca. Wejdziemy sobie na arenę, ale już wam od razu mówię, że turniej... szlachetny dwuręczny mace jakiś. Ale będzie to ciężkie. No, zależy mi tylko na punktach. Ja praktycznie żadnych obrażeń nie będę zadawał, ale to zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No dobra, chociaż 16 zadałem. A, bo nie ma armora żadnego. A jak trafię na ludzi w zbrojach, zobaczysz, ja zadaję 7
Jak on nie ma zbroi. Olaf to był. Teraz tak, musimy się skupić nie na żółtych. Czyli najlepiej na tych niebieskich. Który ma zbroję. Widzicie, temu zadałem teraz jeden. Dobra, muszę jednak ciebie załatwić, bo delikatnie przeszkadzasz. O ty! No i teraz tak. Muszę poczekać. Stamina. Czekamy na staminę. Zobaczcie, jak zielony w prawym dolnym rogu, jak ta stamina się wolno regeneruje. I o tym mówię. Te obrażenia są tragiczne. Tych ludzi w zbrojach. O, dobra. Postura. Znaczy, to nie jest stamina, to jest właśnie ta postura. Zobaczcie, że to odzyskałem po tym, jak mnie uderzył. Sakra! Ile ma jeszcze HP w ogóle? Dobra, jeden leży. No zaraz, jeszcze kilka uderzeń. Jakim cudem ja to oberwałem? Ty, w głowę się postaram może zrobić, bo to... Za jeden. Kłofę za jeden. Parodia. Trzeba, wydaje mi się, że zmienię, jak się da, to zmienię ustawienia turniejowe, żeby tych obrażeń było więcej. Okej, ale jeżeli chodzi o rzutki już, to już jest lepiej, bo to tylko te miecze drewniane tyle, tak mało zadają. A jak rzucę, to będzie lepiej, tylko na razie rzutek nie chcę używać. Chcę poczekać, aż oni nie będą mieli już rzutek. Za 11. Też nie ma zbroi, to też jest to. Przyspieszmy. Straciłem. Straciłem broń. Dawaj. Naprawdę nie trafiłem. Dostał. I ostatnia rzutka. Za jeden. No właśnie, dlatego chcę mieć chyba rzutki. I broń, którą straciłem. Raz. Dwa. Cztery, dobra. Ty to patrzy go. Dobra, podnoszę te rzutki z powrotem. Z tymi obrażeniami jest parodia. Ups, prawie. Dobra, mój sojusznik został zrzucony. Co, mam pomysł? Rzutki zadają obrażenia, więc wejdźmy
na walkę rzutkami. Trzynaście. No. Dobra. Co tu się dzieje? Te obrażenia są tragiczne. Konia chcę teraz. Konie, 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 konie. Leży. Dobra. Teraz tam będzie się podnosił, będzie wchodził na konia i dostała za 21. Czerwony. Nie. Za 6. Że turniej jest tragiczny, ale do momentu takiego można walczyć, ale jak już będzie walka 1 na 1, to nie ma to sensu. Chyba, że dostanę taką broń jak teraz, to jeszcze jestem w stanie jakieś obrażenie zadać, bo prędkość konia się nalicza. Ale tak, to ten turniej jest bardzo toporny. Toporny. Gdybyśmy toporami walczyli, to może. Leży. No i tutaj w główeczkę siadło dużo. Niebieskim i niebieskich jest najwięcej, to pogonimy tego niebieskiego. Ty jesteś czerwony. Gdzie jest drugi niebieski? Dobra, czekaj, bo to... Upsi. Czekaj. Za dwa obrażenia. To jest dwóch niebieskich. Gdzie jest drugi niebieski? I ja sam jestem. O, broni nie mam. Może niepotrzebnie tego, a i tak przechodzę do następnej rundy. No ty. Masakra, tak długa walka. Ile już to trwa, nie? Patrzę, czy coś tu leży, ale na razie... Nie widzę nic, że dostał jakieś punkciory. Ja ma full HP. Widzicie, trafił się jego mość z tym. Nie ma sensu już dalej walczyć. 2-2, jeszcze walczymy, ale tak, oho. To, że ja nie mam łuku. To jest ten Sargon. Teraz tracę tarczę. Dawaj, strzelaj do niego. Koniec. No strzelaj do nich. Dobra.
kończymy. Zobaczcie ile, nawet jakbym chciał im się dać, patrzcie ile to trwa. Jak ktoś przesadził z tymi turniejami, to trzeba zmienić. Dobra, to na pewno wymaga kustomizacji. Postaram się następny odcinek to pozmienić, potestować. Bo ja nic nie zmieniałem, bo tam był komunikat, że może crashować, jak się coś zmienia w turniejach, ale tak się nie da grać. Co robi? Widzieliście to? Co byś siedział? Dobra, to już nieważne. I on wygrał. Ale coś tam pewnie dostałem, jakieś punkciory. I wy zobaczyliście tę mordęgę, więc warto. A, w porządku. Teraz tak. Questy trzeba porobić, czyli jedziemy do Ur, sprzedam to, co gdzieś tam mam, te wioski i zaczniemy robić questy. Pojeżdżę trochę z karawanami i połapię karawany. O, to też. Tylko tak, muszę się pozbyć ładunku, żeby szybciej biegać i połapiemy te karawany. I na tym bym chciał się trochę wzbogacić. Czyli Ur. Zobaczcie, dużo tego dostałem. Steward, Scouting, teraz Lordship. Dobrze. Przy okazji odcinek leci. Tamten został wrzucony, więc zobaczmy, jak to wygląda. Odcinek wrzucony godzinę i 40 minut temu. No, 500 wyświetleń już mamy. Bardzo fajne. Dobra, to jest Rogery. Rogery, naprawdę? Samych gladiatorów mam? Nie, to nie takich. Ja szukam kogoś z innym skillsetem. Szkoda, już się cieszyłem, że będą fajne postacie tu. Tak lipnie, bym powiedział. Lipnie bardzo. Grudę spaj... Przyprawy mogę kupić za 300? A sprzedać za 1900 w Hasenfulk i tym? Ej, dobra, kupuję to wszystko, 5000. Czy mnie będzie stać, jeżeli posprzedaję jakieś swoje rzeczy? Nie, stać mnie. Kurczę. Ojojojojojoj. Naprawdę tak te przyprawy kosztują tyle? Dobra, biorę to. Już jestem na minusie. Jak jedne wezmę. Dobra, sprzedam to całe. You get zero. Okej, okay, you will pay 8. Posprzedaję to wszystko. 377 jeszcze. Ale nie dojadę tam, nie? Ile potrzebuję? 166. Trochę masła, trochę owoców. Nie stać ich na to. Podjedźmy tutaj, żeby mieć więcej tych pieniążków. Buy products, a tak naprawdę będzie sell products. Jednego konia, wartego 360. 2,8, dobra. Jedziemy. Jak te przyprawy sprzedam, to powinno być naprawdę nieźle. Myślę, że to będzie naprawdę spoko. Dobra. I Rothas Ray. Mam nadzieję, że dalej będzie tyle kosztowało, że nie dojedzie w tym momencie jakaś karawana, która to nagle sprzeda. Ale jeśli tak, to naprawdę będzie nieźle. O, Klandeza w Akparty. Tutaj się aż przybiegli. Trade. Za 700. No dobra. Jest i tak to, że za... Jest, że i tak zarabiam, ale... O, zarabiam. Chciałbym. Musiałbym coś kupić. Hasenfulk. Ewentualnie lecimy do Hasenfulk. Bo oni nie są w stanie ode mnie tego wziąć. A tutaj? Buy products. Za 400. Wracamy. Miejcie pieniądze po prostu. Trade, macie pieniądze? Nie macie pieniędzy? No, nie zapłaciłem ludziom, ale
Co mogę powiedzieć? Tracimy morale. Nasze morale to 16 już. Jakiś traderzy byli. Na 900, ale... No to tylko tyle. 41 ten handel. Lecimy na Hudson Pulki po drodze karawany. Po drodze karawany. Teraz tak, prędkość 3,2. Na moją prędkość wpływa cargo with capacity bardzo mało. I ogólnie slower party setting. Aha, mam jakieś... Musiał to sprawdzić. No to... Ups, coś zacięło. Nie, dobra. Jedziemy, jedziemy. 11 ludzi zostało zabitych po zamieszkach, okej, to są chyba zamieszki. W sensie chodzi o to po przejęciu, nie? Tego miasta, to jeszcze 11 osób zabitych. Szukamy karawany. Szukamy karawany, już myślałem, że coś... Jest karawana. Ivar de Brewer. 3,9 jedzie, kurczę, no to nie dogonię go. Muszę mieć taką prędkość, żeby tu jeździć 3,9. Wtedy mogę tak działać. Dobra, handel. To mi nie wyjdzie jakoś... Dobra, 1300. Wyszło jednak. Chciałem powiedzieć, że to mi nie wyjdzie jakoś dobrze, bo... No, 2400. Teraz tak. 3,2. To tego Brewera nie złapiemy, co? Chyba, że... Totalnie pomniejsze cargo swoje. Tak dosłownie w jednostki wejdziemy. Czy to coś da? 3,2 dalej. Legraci. Lorik z Legraców i go dogonię. Mamy. Lorika. Dorwiemy. Dzień dobry. Stop. Jesteśmy w czasie wojny i teraz tak. Ich jest 10, ale on może wydropić coś fajnego. Wow, ale była zwiecha. On może wydropić fajną broń, zbroję lub cokolwiek. Liczę na to. I zobaczymy. Nie ma w ogóle obozów bandytów. To mnie ciekawi, że tego nie ma. Dobra. Jest ok, chyba tak. Przed chwilą mi tak widziałem, że lagowało, ale chyba już jest ok. Arrows! Get moving! Łucznicy do przodu i będziecie strzelać. Na nich. Wy za nim. To jest w ogóle chyba on, nie? Patrz jak tam. Ktoś tam dostał. Dostał kolejny. Co on już... To jest. Się czymś rzucili tu. Czy on ucieka? Nie, on się równa ze swoimi ludźmi. Dostał. Dostał. Dobra, teraz w niego. W konia mu trafiłem. Wraca. Trafiłem w niego. 4 obrażenia, ale trafiłem. To samo co tamten. Prawda, ja bym chciał go załatwić. I pytanie, czy on ucieknie. Influencer renomę dostałem trochę za to. Jesteś moim jeńcem. I tutaj też. I teraz to najważniejsze. Buty. Nie, myślałem, że coś lepszego, ale jest. Renoma zdobyta. To co, wracamy. Fajnie było przyspieszyć tych swoich ludzi, ale to trzeba powbijać. Jest teraz tak. Wy nie uciekniecie. Jednak uciekniecie. Jedziemy tam.
tutaj biegają sobie nasi. Skoro karawan nie jestem w stanie złapać z taką ekipą. Ale to teraz nie jestem. Za jakiś czas, w sumie jak wbiję ten scouting na wyższy poziom, to będę, bo już mam 45 scoutingu. I te karawanki. Teraz będziemy łapać. Ci się tutaj wytrzymali, to oblężenie. Duże miasto musi być. Fajne. Teraz tutaj mam jakiś handel, coś mogę posprzedawać. Masło właśnie. Za bardzo fajną cenę sprzedałem to masło. No, punkty w handel. Teraz tak. ...140. Teraz masz coś tu fajnego? Przyprawy, które mogę sprzedać w Hasenflug za 1500. Piękna sprawa. Coś, co mogę w Hasenflug sprzedawać jeszcze. Tu kilka owoców. 2300. No dobra. Jedziemy do Hasenflug. Te przyprawy to jest jednak coś. Pieseł do mnie przyszedł. Słuchajcie, 200 łapek i pokazuję pieseła. Dobra. To co, tu ptamy dalej i jest godzina zaraz 20, więc zaraz wrzucam wam drugi odcinek z Bannerlorda. O, świetnie. Świetnie. Bo my tu poczekamy i zaatakujemy tego, kto wygra. Jeszcze. Świetnie. Was. Jest ich 7. Postaram się teraz postrzelać konno w sumie. Pięknie, zrobimy tak. Nie przepuścimy ich. A nie mogę używać tego łuku konno. To zejdę z konia. Czy wy nie przyjdziecie? No to bliżej. Piechota Shield Wall. Muszę wbić punkty, żeby móc konno używać u tego łuku. Nie trafiłem. Ty nikt do niego nie strzela? Wszyscy do ataku. Łucznicy za mną. Piechota. Na razie jednego. Oni mi pokonali jednego. Czy przeleci moja strzała? Przeleci. Co jest? Trafiłem w konia. Dostał. Jeszcze kawałek. Dostał. Teraz nie ten dostał, to trzeba. Dostał kolejny. Dostał. Trafił mi ktoś, ale gdyby nie to, to ja bym trafił. Czterech zostało. Uciekają z pola bitwy? Patrzcie, ile ludzi uratowanych mamy, ale nie biorę nikogo. Bo ja ich nie potrzebuję tutaj. To prawie jak obrabowanie tej karawany. Ja nie mogłem. To oni dorwali, a ja dorwałem ich. Dobra, to do Hasenflug teraz. No teraz się obłowimy trochę. Mam 2300. Zobaczymy. Dojadę, ile będzie. Także bandyci zrobili dobrą robotę.
Takir. 2-7. No jeszcze trochę. Lordship 4-1. Morale trochę wzrosło. Kurde. Niedobrze. W takim momencie naprawdę... Wywalmy jeńców oprócz siebie. 2-9. Dobra, chyba ucieknę im. Chyba teraz ucieknę. Bez jeńców powinienem dać radę. No, uciekamy. Akurat wojna. Dobra, dojedziemy do Odok. Najbliższe miasto. Ale dobrze, że spojrzałem, bo... To nie było żadnego komunikatu o tej wojnie. Okej. Okay. Głosowanie o pokój z nimi. Teraz pytanie. Wiem, dlaczego nie było. Bo oni się znowu do nich przyłączyli, tak? Tak. I teraz znowu jest pokój. Hasenfulk się znowu do nich przyłączyło. Tak jak przedtem się odłączyło. No dobra. Ale to już jestem w Odok. To spróbuję tu posprzedawać rzeczy, które mam. A trochę tego mam. Szkoda tych ludzi, których wywaliłem. Natomiast tak. Owoce. Nie macie kasy. Co ja wam tutaj próbuję sprzedać, jak wy kasy nie macie? Ale zaraz będziecie mieć pewnie. No więc dobra, jedziemy do tego Hasenfulk. Raz jeszcze. Jeszcze tak z 20-30 punktów scouting i naprawdę będzie to szło. Stepowi bandyci. Twarza tmurza banów Hasenfolk. No nie wypowiedzcie mi teraz wojny, jak będę w takim momencie, bo to będzie... Jak w online, jak Bannerlord online, jak grałem, to tak robili, nie? Jedzie sobie człowiek i nagle oni wypowiadają wojnę i atakują. Minus 130, dobrze. Szkoda, że już nie mogę karawan napadać, ale questy można porobić. Handel. 1400, rzeczywiście tyle to kosztowało. A ile macie kasy? 1500, to jedne mogę sprzedać. Ale może zaraz coś kupię. Konia jakiegoś. Dajcie mi jakiegoś lepszego konia. Wielbłąda. Wielbłądem się już bez siodła jeździ, z tego co widzę. No to wywalimy. Kilka Sumpter Horsy też. 77. Nie, bez koni, tylko samego wielbłąda. Co jest? O. Zapłacę 80, więc sprzedam coś. Nie, na razie nie. Tu poczekamy, aż będą mieli Special Weapon Order, tak jakbym się zajmował kowalstwem, a nie zajmuję się kowalstwem. Zobaczymy tutaj, czy jest jakiś quest. No jak ten handel wbije, no trzeba zebrać na pierwszy warsztat, który kupię. The Art of Trade, sztuka handlu. Oczywiście, sam kupię. Za 440 kupiliśmy od ciebie trochę rzeczy. Fine pottery jeszcze, to trzeba będzie posprzedawać teraz. Zobaczmy teraz, czy w Hasenfulk... No karawany wjechały, więc możliwe, że pieniądze będą. Dlaczego to jest tak zrobione? To jest zrobione, moi drodzy, po to, żeby pokazać wam, że ta gra żyje. W sensie... Ta gra żyje i pieniądze są, nie pojawiają się magicznie w mieście. Tam trzeba coś sprzedać, kupić i tak to tutaj wygląda. Carrying capacity. Carrying capacity, oczywiście, że tak. Natomiast zaraz coś jeszcze tu sprzedamy, bo ja zaraz będę miał kolejne punkty w handel. Jedźmy do dynastyki, jeszcze. 4750. No i pierwszy warsztat, 20 tysięcy trzeba zabrać. Jak już będzie warsztat, to już naprawdę będzie fajnie szło. Tylko żeby ten warsztat jeszcze profity przynosił, ale właśnie po to wbijam to, bo to mi właśnie daje możliwość tych profitów. Tak. I co jeszcze? Scouting czy taktykę?
Leadership. Nie, wiecie co? Jeszcze scouting. To musi iść bardzo szybko. Handel. Date fruit. Dobrze. Patrzcie, przyprawę za ile mogę sprzedać znowu. Za 800 to już nie, już jest mało. Teraz handel. Pokażcie mi, widzę, że są rzeczy, które mogę tanio kupić. Sól. Sól mogę tanio kupić. Tam coś kupiłem, kurczę, coś kupiłem niepotrzebnie. Dobra, najpierw tak. Sól całą. To też całe. W sumie też. Wodok można kupować za 16? Wy chcecie mieć za 160 i mówicie, że to jest tanie? Fasten Fulk można... To można sprzedać Fasten Fulk. To można też sprzedać Fasten Fulk za dość drogo. 6000 będę za to płacił. No dobra, znowu 3 punkty. No to jedziemy do tego Hasen Fulk. Ej, to już wygląda. To już jest handel. No i myślę, że takie dwa kursy zrobię i mam warsztat pierwszy. Dwa kursy i mam warsztat. Szkoda, że nie ma wojny z kimś tutaj, żeby jeszcze ich napadać. Więc to 40 jest. Handel. Ale mogę fine date fruity kupić od nich. I widzę, że jest tanio, więc kupuję. Ryby, już oliwki. Nie mam pieniędzy. A, już mam, nie mam pieniędzy. Już mam. Handel już jest 59, natomiast teraz tak. Żelazo rzeczywiście mogę wam posłać trochę. Póki się opłaca, już się nie opłaca. Jeszcze 1600. Pięknie. Teraz tutaj. 2600 i mnóstwo w towarze. Czy mogę z handlarzem tutaj? Dwa 700 jakbym chciał od ciebie kupić, a jak ci chcę sprzedać za 800? Panie, żegnam. Co ty mi tutaj za ceny wywaliłeś? Zastanawiam się, czy też nie opuścić niedługo królestwa, żeby być najemnikiem w jakimś innym miejscu, ale chwilowo musimy, wiecie, jeszcze tutaj podziabać trochę. Questy też się przyda zrobić, ale to mówię, najpierw pierwszy warsztat, żebym mógł sobie biegać i te questy robić. Zwłaszcza, że postać już fajnie jest podekspiona. Te początkowe levele naprawdę siadły. Stówkę płacę dziennie, no to też trzeba będzie zmniejszyć. Ale jak będzie warsztat, to się będzie wyrównywało, bo myślę, że zarobię na tym warsztacie trochę. Teraz się przekonam, ile kosztuje taki warsztat. Tak, teraz muły są tanie, kamele też, jajka bardzo tanie. Owoce suszone, glina, wełna. Ups, ojejku, źle zrobiłem. Dobra, jeszcze raz, jajka, siarno, glina, kurczaki za 13, wełna, lepsza wełna, narzędzia, dobra, 3900, nie mam tyle pieniędzy, ale mogę wyjść w wymianę, kilka ryb, ale nie mam tego. Fine leather jednak tutaj dajmy. 2300. I mam. Patrzcie, 64 już jest bardzo dużo. I myślę, że zrobimy teraz kurs w całkiem inną stronę może. Pojedziemy teraz w zupełnie inną stronę.
rozprowadzę te wszystkie towary i czy będzie 10, no ja zobaczymy ile potrzebuję, tylko nie chcę w tym miejscu budować warsztatu, tylko muszę w tym dalszym. Natomiast zaraz będę miał te punkty, które są dla mnie najważniejsze. No tutaj już 64 jest. Resztę to będę sprzedawał, wiecie, w trakcie, plus poza nagraniami pewnie zrobię kilka kursów. I myślę, że w tym momencie to zrobię. Także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obecność w tym odcinku. Ja poza nagraniami teraz pobiegam, zrobię kilka kursów, a my widzimy się w kolejnym. Także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach Więcej Walki.